Już zapowiedziany mój gość Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, wczoraj odbyły się rozmowy między rządem a opozycją na temat programu szczepień. No wspominam o tym, bo to jednak rzadkie takie wydarzenie na naszej scenie politycznej w ostatnich latach, że opozycja razem z rządem siadają. Co wynika z tych rozmów? Czy jest pan z nich zadowolony? No oczywiście za rzadkie wydarzenie. Ja pamiętam, sam uczestniczyłem w spotkaniach z premierem Morawieckim rok temu na początku pandemii w marcu. Potem ten dobry zwyczaj został zarzucony i takich spotkań przez całe miesiące nie było. No kampania była wyborcza. Spotkanie zbyt późne, spotkanie, gdy widać gołym okiem, jak ogromne problemy napotyka program szczepień. Dużo pytań z naszej strony, nasze posłanki, pani senator i posłowie zadali mnóstwo pytań premierowi, jego urzędnikom, no i wrócili nieusatysfakcjonowani, ale nie dlatego, że jakoś zła atmosfera była tego spotkania, tylko po prostu widać było, że rząd ma świadomość, że znalazł się w ogromnym kryzysie ze szczepieniami. To jest to wszystko, no, co widzimy gołym okiem, co się dzieje wokół nas. Przecież jakby w każdym polskim domu to jest główny temat, te szczepienia. Jeżeli ludzie, nie wiedząc, że decyduje kolejność, ruszyli zapisywać się, potem zabrakło miejsca dla seniorów. Wielu seniorów, moich tutaj znajomych z Warszawy, nie wiadomo dlaczego, to są dziesiątki, setki ludzi, musi jechać się szczepić do Siedlec, z Radomia, do odległych miejsc. Widać gołym okiem, że ten system został źle przygotowany. Przedstawiliśmy wczoraj bardzo prosty, taki zdroworozsądkowy plan, oddać to samorządom, szczepić najpierw bardziej chorych, odblokować te zapisy. Niesłychanie są jakby sfrustrowani seniorzy, którzy no, odeszli z kwitkiem od tych systemów, które być może ludziom nieco młodszym wydają się bardzo proste, a bez pomocy dzieci czy wnuków, a nie każdy taką pomoc ma, no sobie po prostu nie mogli z tym kompletnie poradzić. I oczywiście dobrze, że rząd rozmawia z opozycją w każdym momencie, natomiast no, ten rząd też w sprawach pandemii, tak bym powiedział, mało wiarygodny. Wszystkie afery, respiratory, największy samolot świata z maseczkami, ogłaszanie, że zwłaszcza wobec seniorów przez premiera, że wygraliśmy z koronawirusem. Dlatego no, mówię o tym wszystkim z przykrością, bo tak jak oczywiście opozycja jest od tego, żeby wytykać błędy, chciałbym, żeby choć ta jedna sprawa, tak kluczowa, żeby przebiegała dobrze i pozytywnie. No tak, no ale jest to tak naprawdę ogromne wyzwanie logistyczne, zaszczepienie całego społeczeństwa, bo z reguły szczepi się po prostu dzieci, czyli tam około 400 tysięcy osób rocznie, więc uważa pan, że rząd tutaj całkowicie sobie nie poradził z tymi szczepieniami? Nie, no powiem, że całkowicie, natomiast dużo rozmawiam z samorządowcami, no, z prezydentem Wałbrzycha, panem Romanem Szymajem, który też jest lekarzem, aktywnym lekarzem. On przygotował w jednym z takich zamkniętych centrów wielkich kultury, Stara Kopalnia, wielki punkt szczepień i uważa, że gdyby oddać samorządom całą tę akcję, które są najbliżej ludzi, które mają infrastrukturę, to zupełnie inaczej by to wszystko wyglądało. Przyjęto system bardzo centralny, który właśnie generuje takie absurdy jak wysyłanie 80-latków o dziesiątki, setki kilometrów od miejsca ich zamieszkania. Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć znajomym, dlaczego w Warszawie na Ursynowie, gdzie wielu z nich mieszka, nie może być punktu ze szczepionkami dla nich właśnie, a muszą jechać do Siedlec. To jest przecież nie do wytłumaczenia. Gdyby to miasto stołeczne, dzielnice i gminy w Polsce się tym zajęły, ręczę, że to wszystko inaczej by wyglądało. Ale dziś, mówię, nie pora na narzekanie, trzeba robić wszystko i szukać każdego rozwiązania, żeby to przebiegało. Najbardziej niepokojącą informacją z wczoraj, jeśli wrócić do wczorajszego spotkania premiera z opozycją, było to, że rząd z 15 milionów szczepionek zrezygnował. I to jest Bo miały być dostarczone dopiero w czwartym kwartale, a wtedy i tak ma być dużo szczepionek. Dziś przygotowując się do
naszej rozmowy patrzyłem właśnie na różne materiały, analizy, no to w obecnym tempie będziemy się szczepić do 2024 roku. No ale obecnie tych szczepionek nie ma, więc to jest ten problem. No tak, ale ja się bardzo dziwię, że ja na miejscu rządu kupowałbym wszystko, co możliwe i w każdym terminie, bo ta sprawa jest tak kluczowa dla wszystkiego, dla edukacji, gospodarki, normalnego życia, wreszcie zdrowia i życia ludzi w sensie dosłownym, że naprawdę kwestia pieniędzy tutaj i organizacji powinna być absolutnie wtórna. No, i ja jestem tym zdziwiony, znaczy, że odstąpiliśmy te, ale w zamian za nie co będzie, tak? To nie jest tak, że rząd zrezygnował, bo wcześniej będzie miał jakieś inne. No więc skoro już korzystamy z mechanizmu unijnego... Znaczy na ten termin już ma inne, na ten termin ma już inne podobno, tak twierdzi. No nie jest to jasne. 60 milionów nie jest to dawek. Jasne. Dlatego też prosiliśmy, żądaliśmy, oczekiwaliśmy takiego harmonogramu szczepień, powiedzenia, jakie są umowy. To zresztą też wszystko jest bardzo nieprzejrzyste, to też niedobrze. No znaczy ludzie jakby nie wiedzą, co będzie. I mówię, poziom zaufania wobec rządu w sprawach pandemii jest bardzo umiarkowany, bo parokrotnie widać było, że taka propaganda też własnego nieprawdziwego sukcesu dominuje nad rzetelnym przedstawianiem sytuacji. I ludzie po prostu nie wierzą. No, nikt nie powiedział seniorom, że będzie kolejność decydowała. Tak? Niektórzy czekali. Niektórzy nie mieli dzieci, które o północy już czatowały przy komputerach czy telefonach i teraz czują się absolutnie oszukani. To nie może być tak, że rząd przerzuca na nich cały ciężar załatwienia sobie szczepienia. No to jednak państwo musi, państwo, którego częścią jest oczywiście też samorząd. I wtedy wójt, burmistrz, prezydent, którego oni rozliczają, znają, tam na miejscu jest przed nimi odpowiedzialny, a tak to właściwie nie wiadomo, kto odpowiada za ten bałagan. No zobaczymy, jak to będzie szło, prawda, w dalszych miesiącach, kiedy tej szczepionki podobno ma być więcej, ale ja chciałam, żebyśmy jeszcze pomówili tak o Platformie Obywatelskiej. W 20. rocznicę Platformy wychodzą na wierzch rozmaite konflikty, różnice zdań. I chciałam panu zacytować między innymi opinię Ireneusza Rasia, jednego z konserwatystów Platformy, który coś mówił, że nie podoba mu się deklaracja ideowa, a w każdym razie na pewno nie pomysł, że Platforma miałaby poprzeć aborcję na życzenie, a mówił coś takiego: za Tuska to do nas przychodzili kolejni politycy, to my zapraszaliśmy do Platformy. Za Schetyny nikt do nas nie przychodził, ale wokół siebie gromadziliśmy mniejszych koalicjantów i zbudowaliśmy koalicję obywatelską. Teraz mamy pierwsze odejścia i to nasi politycy są zapraszani gdzie indziej. Z zapraszających zmieniliśmy się w zapraszanych. No i co pan na to? Na to, że ja na to tyle, że w ostatnich miesiącach po kampanii prezydenckiej do Platformy w całej Polsce 300 młodych osób się zapisało i ta gorzka ocena Ireneusza Rasia, oczywiście ją trzeba brać sobie do serca, nawiązuje do, z pewnością do odejścia jednej posłanki, jednego senatora. Natomiast uważam, że ona nie jest taką opinią, która odpowiada rzeczywistości. No przecież Jarosław Gowin też odchodził z Platformy, różni politycy odchodzili z Platformy. Kilka lat temu przecież do Nowoczesnej kilku posłów Platformy odeszło. Więc ja uważam, że po prostu to jest dość naturalna sytuacja w polityce dotycząca, a ile było odejść z PiS-u, gdy PiS był w opozycji. Powstawały partie, istniejące zresztą nawet do dzisiaj, jak partia Zbigniewa Ziobry. Więc tak jest po prostu w polityce i trzeba z tym się godzić. Ja zresztą nie jestem entuzjastą, jak to się mówi, takich transferów, takich przejść w żadną stronę. No, po prostu uważam, że to jest taka praktyka, która no nigdy się dobrze nie kończy, tak bym to powiedział, że zawsze powoduje jakiś taki poziom pewnej frustracji. Owszem, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, ale
Uważam, że jakieś takie własne środowisko polityczne, poglądy, bycie na dobre i na złe, to są wartości uniwersalne w polityce, także w życiu w ogóle społecznym. Ale działacze, nawet wypowiadający się publicznie w mediach, zdają się być niezadowoleni między innymi z przywództwa Borysa Budki. Grzegorz Schetyna ostatnio powiedział, że za jego czasów poparcie dla Platformy było wyższe, tam przekraczało 30%, na co Borys Budka się odgryzł, że nie ma co patrzeć na to, co było kiedyś i trzeba patrzeć do przodu. No ale czy takie publiczne spory to robią dobrze Platformie, czy niekoniecznie? One dobrze oczywiście nie robią, natomiast jesteśmy partią demokratyczną od zawsze i ludzie są przyzwyczajeni, członkowie Platformy, politycy Platformy, że mówią to, co uważają, że to nie jest tak, że otrzymują jakiś przekaz i muszą tylko zawsze wszystko chwalić. Ta atmosfera krytycyzmu czy autokrytycyzmu otacza nas od zawsze i tutaj no, nikt się nie obraża. Oczywiście lepiej, gdy rozmawia się po prostu ze sobą i różne rzeczy wprost mówi. Natomiast zawsze Platformie Obywatelskiej i sytuacji w niej towarzyszyła jakaś tam debata publiczna i po prostu no, musimy umieć sobie z tym sobie radzić. Jak mówię, Platforma jest partią demokratyczną, dlatego w niej jestem, że nigdy w jakiejkolwiek pozycji nie byłem, nie bałem się powiedzieć coś przewodniczącemu, nie bałem się przewodniczącego, szanowałem zawsze kolejnych przewodniczących, ale to jest wielka rzecz, że na posiedzeniu zarządu można mówić to, co się uważa, a nie myśleć, czy prezes zaraz nie zrobi krzywdy i nie odwoła kogoś z jakiejś pozycji. Także myślę, że w dobrej proporcji oczywiście, to nie chodzi o to, żeby wszystkie problemy jakoś były problemami publicznymi. To też byłoby niedobrze. To dotyczy zresztą każdej dziedziny życia, firmy, redakcji, instytucji, rodziny, tak? Także to jasne, że pewne rzeczy trzeba załatwiać u siebie. Rok temu przegrał pan walkę o przywództwo w Platformie, a dziś działacze w takich nieoficjalnych rozmowach raczej, bo tak publicznie nie chcą tego powiedzieć, mówią, że żałują, że na pana nie głosowali. Zatem spytam pana, czy jak będzie kolejna okazja, to znowu będzie pan startował? Nie potrafię powiedzieć, co będzie w przyszłości. Jestem wiceprzewodniczącym, bardzo zajętym pracą dla Platformy, dobrze współpracującym z przewodniczącym Borysą Budką, resztą koleżanek i kolegów, więc takie kwestie głowy mi nie zaprzątają. Nie żałuję, że kandydowałem, żałuję, że nie miałem wtedy większego poparcia, no ale to jest polityka. Raz się przegrywa, raz się wygrywa i trudno mi powiedzieć, oceniam, że dawno tak nie było, żeby przyszłość była tak niejasna jak w tym momencie. I to nie mówię jakby o swoim losie, tylko o polskiej polityce, o tym, co wyłoni się z tej poepidemicznego krajobrazu, jak wszystko będzie funkcjonowało, czy utrzymają się właśnie takie podziały i takie problemy jako główne w polskiej polityce, czy będzie inaczej, więc tutaj mój los i moje własne plany są jakby mało istotne w kontekście tego, co będzie w przyszłości. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.